Sponsorem odcinka jest OpenNexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości. Dziękuję bardzo. Myślę, żebym tylko powiedział, że dwa cele nam towarzyszą, jak tu przyjeżdżaliśmy. To są cele, których nie nauczycie się niestety na studiach. To jest pierwsza samoświadomość, czyli musicie wiedzieć, kim jesteście, gdzie będziecie się czuli dobrze. To jest pierwsza rzecz i z tym chcieliśmy was zostawić po tym dzisiejszym spotkaniu. A druga to jest kwestia, w jakim otoczeniu się spełnicie, czyli będziecie szczęśliwi, będziecie spełnieni, bo o tym też się nie mówi, czyli o kulturze firmy. Z jednej strony o waszym potencjale, jak go badać, jak go mierzyć, z drugiej strony o tym, gdzie będziecie się czuli spełnieni. Ja na przykład na takiej uczelni nie czułbym się spełniony. Pół roku uczyłem na Politechnice przedmiotu, który się nazywa statystyka matematyczna i nie mógłbym uczyć ze względu na hierarchię, bo się jej brzydzę. Mieliśmy też przedsmak poprzedniego wykładu jakby i tego opóźnienia. To powoduje, że ta hierarchia jednak gdzieś budzi we mnie niechęć, dlatego poszukiwałem czegoś innego. A niektórzy z was na przykład odnajdą się w hierarchii, to bardzo dobrze. Więc nie ma idealnych organizacji. Każda ma swoje plusy, minusy. Chodzi o to, żebyście wy wiedzieli i byli świadomi, a tego nas nie uczą niestety na studiach, w jakim powinniśmy być miejscu i gdzie się będziemy czuli spełnieni. To na tyle, jeżeli chodzi o początek. Tak. Jeśli chodzi o technikalia, prezentacja będzie na 15 slajdów. Tekstu praktycznie w ogóle nie będzie, tylko tam, gdzie konieczne, trochę obrazków. A tak to będziemy mówić. Nie wiem, czy przywykliście do tego typu wykładów, czy nie. Zaczniemy od promocji. Dużo z tych rzeczy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, jest opisanych w książce, którą możecie pobrać za darmo z tej strony, która kleje się pod QR kodem, albo wpisując po prostu turkusowe rewolucje w Google. Plus nie przygotowaliśmy konkursu dziś. I pomyśleliśmy sobie, my mamy parę książek do rozdania w wersji papierowej, to rozdamy je w kolejności zadawanych pytań, do wyczerpania. Więc zrobimy to po. Ale zaczynając od początku, czyli kolory osobowości. Czym są? Kto jakie ma? Czym jest dominujący kolor i jak się przekłada kolor na to, jak widzą nas inni, jak my widzimy innych. Więc tak, ja może mówię swój dominujący. A jak w ogóle zetknęliście się kiedyś z kolorami, czerwony, żółty, zielony, niebieski, do oceny osobowości, ktoś robił z was? Może ręka w górę? To sobie robił test. Dobra, mamy. Jedna osoba, okay. Dwie. Super. Resztę zachęcamy, bo to jakby w jakiś sposób pokaże wam, to nie jest jakiś taki test, który jest na całe życie, bo będziecie się ewoluowali, będziecie zmieniali swoje podejście do życia i to te kolory też będą ewoluowały. Natomiast warto sobie zrobić i polecamy książkę, ona będzie też pokazana. Pokazana będzie prezentacja, jest też link do strony, można ją kupić, to jest Otoczeni przez idiotów. Ericssona. Dlaczego taki tytuł kontrowersyjny? Dlatego, że jeżeli mam ja na przykład kolor czerwony. Czy zawsze, Grzegorz, byłeś kolorem czerwonym? Jeszcze tak zapytam przewrotnie? Tak, akurat ten kolor towarzyszy mi chyba całe życie. Może w młodości jeszcze się tak nie ujawniał, natomiast czerwony jest takim kolorem w moim przypadku. Kto jest takim kolorem czerwonym jeszcze? Może jakbyś powiedział ze sławnych osób. Oprócz Elon Musk, on jest akurat czerwono-żółty. W tym momencie jestem czerwono-niebieski. Brzuska z impostu też bezwzględnie czerwone. Widać to w każdym jego poście i w tym, co robi, jak robi. Ale Elon jest skrajnie czerwony. Nie? To jakby, jeżeli chodzi o kolor czerwoności, to nie wiem, czy od Elona Muska jeszcze ktoś. Jobs nieżyjący też był bardzo blisko. Tak, czerwono-niebieski, więc. Podium. Tak. Jeżeli chodzi o jakby może same kolory, ja sobie mówię dla przekory czerwony i zielony. Dlatego, że często jak będziecie też dobierali swojego partnerka czy partnerkę, to musicie sobie uświadamiać, że czerwony ma bardzo nie po drodze z zielonym, a niebieski z żółtym. Potencjalnie są to kolory, ale ja na przykład mam żonę, z którą tworzę bardzo dany związek, ona jest zielona. Zielono-niebieska, jestem
czerwono-niebieski, może niebieski nas łączy. Natomiast prawda jest taka, że jak się już dotrzemy w związku, to jest dobrze, bo się uzupełniamy. I to jest jedna z myśli takich głównych, że nie ma złych kolorów. Każdy jest bardzo potrzebny w zespole. Jest to klucz, żeby samoświadomie dobierać różne kolory. Jeżeli nie mamy tej świadomości, to naturalnie dobieramy osoby podobne do nas. Z tymi mamy przysłowiowy flow. Problem w tym, że tak nie stworzymy dobrego zespołu. Czyli dobry zespół powstaje wtedy, kiedy ta różnorodność kolorów jest w pełni, kiedy można powiedzieć, że mamy każdy kolor w zespole. Więc nie ma złych. Są tylko takie, które lepiej się sprawdzą w danej sytuacji, inne mniej. I chodzi o to, żeby się wzajemnie uzupełniać, wypełniać. Musicie też wiedzieć, jakie wy macie kolory, chociażby po to, żeby wiedzieć, jakich potrzebujecie w zespole, żeby faktycznie zrobić fajną pracę. I otoczeni przez idiotów jeszcze nawiążę, dlatego że my często się nie rozumiemy. Jak jestem, powiedzmy, czerwono-niebieski, dopóki kolorów nie poznałem, brakowało mi zielonego, czyli empatycznego koloru, to nie rozumiałem, dlaczego zieloni tak reagują, a nie inaczej. Dlaczego nie realizują zadań w określonym, dlaczego nie mają determinacji, dlaczego nie podają się przy pierwszej jakiejś takiej przeszkodzie w tym momencie. Dla mnie było oczywiste, że trzeba dojść do celu i to nieważne. Jedna przeszkoda, to trzeba znaleźć rozwiązanie, drogę, idziemy dalej. Powiedz nam, Grzegorz, jak poznać czerwonego? Jakbyś tak miał szybciutko kogoś zidentyfikować, to te cechy, które są na ekranie i może coś jeszcze dodasz od siebie. Straci cierpliwość, gdy za długo mówimy, lubi konkrety, szybkie argumenty. To są takie, myślę, że najczęstsze cechy. Wybuchowy, szuka konkretów. Tak. Nie zawsze miły w ubyciu. Jeżeli ktoś jest nastawiony na cele, to nie będzie w przeciwieństwie do zielonego, czyli przeciwieństwa. Zielony z kolei jest świetnym instalatorem zespołów, czyli on jest potrzebny, żeby zespół przetrwał, bo dba o zespół, dba o każdy detal, rozmawia, jest empatyczny. To jest coś, czego nie docenimy w zespole, bo teoretycznie ta osoba, można powiedzieć, że jest najmniej efektywna, ale ona jest bardzo potrzebna z perspektywy całego zespołu, żeby on był trwały, kolektywny. Robi to, te rzeczy, których się nie widzi. Jak to mówię, często czarną robotę, taką nieraz mówimy z przekąsem mrówczą, ale niezwykle potrzebną. Do wykonania projektu jest potrzebna każde wykonane zadanie, jeżeli projekt jest rozbudowany. No i to są te osoby też, które jak znajdą cel swój, na przykład zielone, to są bardzo powtarzalne i przewidywalne, czyli są systematyczne, poukładane też i potrafią realizować to, co na przykład zapoczątkuje żółty. I to już przechodzę do tego. Tutaj mały spoiler właśnie, co na temat zielonych, co w książce sobie doczytacie. Podobno nawet 70% społeczeństwa jest właśnie dominujący kolor, czy jeden z kolorów to właśnie kolor zielony, więc tutaj tak, większość ludzi... Jakieś szacunki, ja nawet koło 50 słyszałem, ale faktycznie nieważne, czy 50, czy 70, to dominującym jest w społeczeństwie zielony i też to potwierdzam ze swojej akceptacji. Czerwony niestety, bądź na szczęście, jest unikatowy, stosunkowo unikatowy kolorem, zwłaszcza dominujący czerwony. Tak, to jest prawda, że ich jest niewielu. No i dobrze, bo jakby przerost zbyt dużej ilości koloru czerwonego też nie jest dobry, tak jak wspomniałem. Tak, mam świadomość swoich wad w tym przypadku. Tak, ja opowiem o kolorze niebieskim, który jest szczególnie mi bliski, bo jak większość osób myśli, uważa, to jest mój dominujący kolor i po czym to poznać. Osoby, u których dominuje ten kolor, są dokładne, dociekliwe. Ta analiza techniczna, analiza biznesowa się bardzo często pojawia. Ciąg przyczynowo-skutkowy, jeżeli coś nie ma takiego ciągu, coś nie jest logiczne, może być po prostu odrzucony przez takie osoby. Nie podejmą w ogóle słuchania tematu i działania w czymś, co nie ma ładu i składu. Szukają dziury w całym. Tak, szukają dziury w całym. Mogą wręcz negatywnie szukać dziury w całym, tam gdzie jej nie ma albo nie przeszkadza to. Dopóki coś jest nieułożone, dopięte na ostatni guzik, nie zaczną w ogóle realizacji pracy, tylko kminią nad tym Excelem albo nad tym projektem, dopóki to nie zostanie wszystko rozwiązane. Ta ostrożność w działaniu się w tym wszystkim wyraźnie odznacza. I te myślenie skoncentrowane na przyszłość, teraźniejszość, przeszłość,
mogą być kompletnie pominięte. Liczy się tutaj przyszłość, to co będzie jutro. Co jest jednocześnie plusem i minusem. Tak. A najbardziej wizjonerskie z tego wszystkiego to jest kolor żółty, czyli osoby, które lubią tak. zapalać. I tutaj pytanie, czy słyszeliście właśnie, czy czy znacie osobę, którą po prostu po wejściu na korytarz od razu słychać w grupie osób, ona tylko rozmawia o tym, co robiła, co zrobiła, co będzie robić. Która ma milion pomysłów i ten, żaden z tych pomysłów no, tak nie za bardzo doszedł do skutku, ale ma jeszcze kolejne 10 już w zanadrzu, które mogłaby realizować. I to natychmiast, albo wczoraj, nie? I w środku nocy z tymi pomysłami potrafi wyskoczyć. Czy szybko się zapala. Ja powiem tak, jest pewna grupa zawodowa, gdzie jest przeważająca większość żółtych. Jak myślicie, jaki to tutaj może być grupa zawodowa? Podpowiem, że mają parcie na szkło. Dokładnie tak. Tam jest bardzo dużo żółtych polityków, samorządowców. Marketing. Tak. Pierwsze skrzypce, przecinanie wstęgi. Trzeba być, pokazać, to jest to, co oni kochają. Wchodzi na scenę, oklaski. Mówi, ale to, co się dzieje przed i po, to kompletnie nie ich nie interesuje. Jak nie mają ze sobą właśnie niebieskiego, zielonego, który im to ogarnie w backgroundzie, no to wydarzenie się nie odbędzie prawdopodobnie, bo technicznie upadnie. No i myślę, że konkluzja to na następnym slajdzie jest taka, to co powiedziałem, tu jest. Tak. To, że one się, można mieć do trzech. Erikson mówi, że nie można mieć czterech kolorów, no. Czyli to nie jest tak, że każdy, ja mam dwa tak naprawdę bardzo mocno zaakcentowane, pozostałe są marginalne u mnie, czyli zielony i żółty jest na niskim poziomie, czerwony skrajnie wysoko, niebieski w miarę wysoko, natomiast nie najwyższy. No i kwestia też przenikania się tych kolorów. I to jest bardzo ważne i to szczególnie widać w projektach, bo wyobraźcie sobie, że projekt jest realizowany na przykład tylko przez żółtych. No to tak jak wam opowiadałem, oni godzinami będą rozmawiać o tym, co zrobią, jak zrobią i kto będzie pierwszy o tym rozmawiał, przedstawiał, realizował, ale no w sumie nikt nic nie zrobi i to tak będzie się kręciło w kółko. A co się wydarzy w czerwonym? Pokłócą się prawdopodobnie, bo każdy będzie starał się przepchnąć swoje zdanie i pokazać drugiemu, że no, to, co ten drugi miał na myśli, to nie da się, nie jest najlepsze wcale. Tak, takim minusem na przykład czerwonych jest to, że często, kiedy nie kontrolują tego, to mają przerośnięte ego. I to powoduje, że gdzieś tam nie zauważają niczego poza czubkiem własnego nosa. No i wtedy jest takie no już twarde dążenie, betonowe ja to nazywam, dążenie do celu. Tak, zespół tylko niebieskich, no to satysfakcja nie sprawi, że będą mieli Excela z planem i w sumie to wydarzenie musi się odbyć. I będą mogli kolorować go jeszcze tam. Co jakiś czas i widzieć, na jakim to jest etapie, to już będzie ta. Finansiści często to są tacy skrajnie niebiescy. Finanse, księgowość, rachunkowość. Ale już księgowość to bym bardziej do zielonego, czyli to jest praca powtarzalna, to najwięcej chyba właśnie księgowych jest w kolorze zielonym. A jak zareaguje grupa tylko i wyłącznie zielonych? Pewnie nie podejmą za bardzo żadnej decyzji, będzie im ciężko podjąć decyzję, więc będzie się to kręciło, będą sobie rozmawiać, ale nikt nie będzie liderem tego projektu, więc ta odpowiedzialność się rozmyje pomiędzy wszystkimi i nic się w sumie nie wydarzy. Ja powiem tak, z punktu widzenia negocjacji, chcecie osiągnąć jakiś cel zamierzony, teraz mówię nie w kontekście pracy zespołowej, ale w kontekście tego, że wy chcecie do czegoś kogoś przekonać. Nie wiem, mamę, tatę, partnerkę, kogokolwiek. To tak w skrócie powiem z doświadczenia, no to tak, jeżeli chodzi o czerwony, to będzie potrzebował szybkich, krótkich argumentów, niezbyt długiej prezentacji waszych idei, pomysłów. Najpierw cel, idea, potem jakby dlaczego warto, dlaczego nie warto, jakie jest ryzyko i jesteście w stanie szybko, jak dobre argumenty traficie, będziecie szybko interakcję, jesteście w stanie szybko uzyskać. Tak, nie. Excel, dwie, trzy opcje i jeszcze najlepiej pokazać, która jest preferowana. A najlepiej też trzeba odsunąć, żeby on wybrał. Ale to tak naprawdę wy wybieracie. Znaczy wy go prowadzicie, a on czuje się, jakby on decydował. Czyli dajecie mu tam właśnie, to co Artur powiedział, dwie, trzy opcje i on w tym momencie zakolorować. Czuje się jako ten, który podjął decyzję, jest usatysfakcjonowany, jest wszystko okej. Z niebieskim już tak łatwo nie będzie.
Czyli on musi przeanalizować, nie podejmie na tym spotkaniu decyzji, musi dużo danych, szczegółów, to nie będą 2-3 argumenty. On musi poznać, dotknąć wszystko po kolei. Zrozumieć proces decyzyjny. Jak ty podjąłeś tę decyzję? Dlaczego? Na podstawie jakich danych? A może masz więcej danych? Tak, tak. Także będzie prosił o dane, liczby, statystyki. Jeżeli chodzi o żółtego, to on będzie wbrew pozorom patrzył na innych i nie będzie przekonany, będzie... On podejmie decyzję, ale najczęściej musicie poprosić kogoś, kto jest ważny dla niego przy podejmowaniu tej decyzji, żeby on nie był sam podejmowany. Bo sam to bez oklasków, to nic się nie uda, więc im większe gremium zorganizujecie, im bardziej podkreślicie, jak on bardzo skorzysta z tego, no to tutaj już macie sytuację rozwiązaną. No i z zielonym jest najciężej, bo tutaj to długie rozmowy, wiele spotkań. I on musi być przekonany, że nikogo nie skrzywdzi, że to nikomu nie zaszkodzi, że to jest dobre rozwiązanie. Musi to dobrze przemyśleć. Ja bym przekonał właśnie zielonego, mówiąc, że inni będą zadowoleni, ponieważ jak inni będą zadowoleni, to on będzie zadowolony. To jest super właśnie, myślę, że podkreślenie, czyli to inni. Jeżeli to jest dla dobra zespołu, dla dobra rodziny, dobra wszystkich, i on to poczuje, nie jest to ściema, to podejmie taką, a nie inną decyzję i jest w stanie to zrobić. No i tu warto pamiętać, że mówiliśmy o skrajnych przypadkach, kiedy ktoś jest skrajny o jednym kolorze. Do tego też o takich skrajnościach słyszeliście, no bo nikt normalny nie działa w ten sposób, jak my pokazaliśmy. Dlatego każdy, tak jak Grzegorz powiedział, ma przynajmniej te dwa kolory. Bo jakbym miał jeden dominujący, to by byłoby ciężko. Tak. Ale są to. Albo tak jak Grzegorz i niektórzy też trzy odkrywają w sobie kolory. Dobra, to teraz myślę, że z perspektywy... Książka wspominana. Polecamy. Jest jeszcze druga część. Nie, tam jest jeszcze więcej części, ale... Dlaczego mój szef jest debilem chyba? Generalnie ma kontrowersyjne. O psychopatach jest też, tak. Ludzi, którzy wychodzą poza te cztery kolory, czyli już mają zapędy bardzo psychologiczne, psychiatryczne problemy i tutaj wychodzą bo właśnie poza... Bo mówimy o normalności w miarę jeszcze, mimo wszystko, że to skrajne, ale normalność. Tak. I dlaczego te kolory są tak ważne? No bo możemy sobie wyobrazić projekt. I projekty mają etapy. Na każdym etapie się dzieją inne rzeczy i są inne rzeczy potrzebne. I dlatego mówi się o tym, że do projektów się dobiera ludzi na poszczególne etapy. Ludzie dołączają. I to, tak jak pokazałem wam na przykładach, grupa z zielonych może nie działać tak efektywnie, jak grupa złożona z różnych kolorów. I tak. Moglibyśmy tutaj o tym długo rozmawiać, jak te grupy projektowe, grupy w ogóle i w życiu, i w pracy, i wszędzie dobierać. Ale jak każdy z tych kolorów się pozna, no to już jest łatwiej. Dokładnie. I teraz myślę, że możemy już przejść płynnie do tego drugiego obszaru, który chcieliśmy wam przedstawić. Czyli poziomy świadomości człowieka. Tak, przechodzimy już do człowieka. Teraz jakby to będzie przez dwa pryzmaty takich przemyśleń wewnętrznych, a potem też odniesiemy to do tego, co opisał Lalu, pracować inaczej i co my też rozwinęliśmy na przykładach w turkusowych rewolucjach. Z perspektywy, myślę, własnego rozwoju, to są takie cztery główne poziomy świadomości. Możemy skakać z nich. To nie jest tak, że my będziemy, jak już skoczymy na drugi poziom, to będziemy zawsze, bo nie wiem, wydarzy się jakaś sytuacja losowa, ktoś nam umrze bliski, nagle się okaże, że spadamy na poziom pierwszy. Natomiast ważne jest, żeby być świadomym, gdzie my jesteśmy, w jakim punkcie, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby wejść na poziom wyżej. A jak można wejść na poziom wyżej? No rozwijać się, edukować, wchodzić w interakcje. Jeżeli chodzi o, jakbym się zatrzymał, edukację, to coś, co może z mojej perspektywy mnie zmieniło najbardziej, to, że żyłem przekonaniem chyba do 38 roku życia, kiedy poszedłem na wykład profesora Ome w Warszawie, że rozum jest najważniejszy. Logiczne myślenie, poukładanie. No, generalnie u mnie ta lewa półkula mózgowa, nie ukrywam, że była zdecydowanie lepiej rozwinięta niż prawa. I powiem tak, profesor Ome, który bada mózg, polecam jego wykłady, powiedział, że w sumie to 100% na działania nasze wpływają emocje. Mówię, jak? A bardzo, rozum gdzie? Bardzo kontrowersyjne. Tak.
Zero połączeń w mózgu pomiędzy rozumem a działaniami. Oczywiście, że rozum może wpływać na emocje, emocje na działania, ale 100% w naszym, to jest badanie, to nie jest jakby kwestia czucia, nie czucia, tylko badanie. Nie ma tych połączeń pomiędzy właśnie rozumem a działaniami, więc najważniejsze są emocje. I warto tutaj powiedzieć, że ja mogę się z tym też zgodzić i my próbujemy różnych technik użyć, żeby obejść ten system, o którym mówi Grzegorz, że to połączenie jest takie, a nie inne. My próbujemy na przykład logicznie wytłumaczyć. Logicznie sobie wytłumaczyć, czyli był jakiś proces decyzyjny, kupię to, bo stosunek cena jakoś jest taka albo inna. Albo poczekam 14 dni na zakup, może mi się odechce. Są różne techniki, ale które mają za zadanie obejść ten pierwotny system, który przedstawił Grzegorz, ale nie zawsze się to udaje. I teraz ważne jest, na jakim jesteśmy etapie świadomości i czy jesteśmy na pierwszym, nic ode mnie nie zależy, w zasadzie narzekam. No niestety najczęściej klasa na budowie, jakby się popracowało, ja popracowałem trochę, wieku 13 lat, no to powiem, że tam jest dużo takich. To są osoby, którym w jakiś sposób się nie udało, gdzieś zostali, są sfrustrowani życiem, ale i miałem nauczycieli niektórych tak, na takim poziomie, to też, że im się coś tam nie udało i zostali. No i w tym momencie jest to bardzo ciężki etap, dopóki człowiek sobie nie uświadomi, dlatego że uważa, że świat jest beznadziejny, złe, że wszyscy chcą go wykorzystać, no, że generalnie to musi tylko tak od pierwszego do pierwszego i tak całe życie przeżyje. Szczęścia raczej nie zazna, z perspektywy wiem. Przegra życie. Chyba, że ludzie jacyś inni w otoczeniu, czy on sam zacznie się rozwijać. Jeszcze mówiłem o tym połączeniu pomiędzy emocjami a działaniami, że to jest kluczowe. To, że sama wiedza i czytanie książek wam nic nie da. One są ważne w rozwoju, ale właśnie trzeba wchodzić w interakcje, trzeba dyskutować, warsztaty, czy spotykać się, rozmawiać z innymi, bo dopiero wtedy pojawiają się te emocje i dopiero to zmienia naszą rzeczywistość. Podejmujemy działania. Czyli sama edukacja, samo nie wiem, wkuwanie teorii, to jest zupełnie bez sensu, dlatego nasza edukacja wygląda tak, jak wygląda. Na marginesie założyliśmy Fundację Kreatywni dla Przyszłości i naszym głównym celem tej fundacji jest obalenie polskiego modelu nauczania. Jak to nam się uda, to uznamy, że osiągnęliśmy sukces. Ten model jest już bardzo długo, zakorzenił się, no i uważamy, że to jest najlepszy z najlepszych. No i jakby drugi poziom, to życie to jest brutalna gra. To jest taki już wojownik, no i generalnie po trupach do celu, ale trzeba po prostu wygrać i trzeba być lepszym od innych. Coachy, mowy motywacyjne takie, że jak będziesz zapierdzielał po 16 godzin, to będziesz szczęśliwy. No i on zapierdziela te 16 godzin, ale się okazuje, że kurczę, gdzieś na końcu tej drogi to on szczęśliwy nie jest. Nie wiem, albo już rozwiedziony, albo już w ogóle się nie hajtnął, nie ma pieniędzy, nie ma nic, albo nawet jak ma, no to nie ma co z nimi zrobić, albo kiedy wykorzystać. Więc to też jest taki stan gdzieś tam szczęścia nie dający. To trzeci to jest tak naprawdę, zaczynam sobie pewne rzeczy wizualizować, zaczynam sobie widzieć, że jestem uzależniony od ludzi, że sam nic nie mogę. Że tak naprawdę to inni ludzie mi dają energię, pomagają nam. Taki przypadek wczoraj, jedziemy sobie z Poznania do Warszawy. Mamy auto elektryczne, więc zatrzymujemy na stacji ładowania Ionity, bo jest najszybsza. Z 5 ładowarek 4 nie działają, tylko jedna działa. Kolejna to może nie dojedziemy. Taka jest infrastruktura mniej więcej w Polsce. Artur jeszcze dzwoni na infolinię, po angielsku rozmawia. Pan się poddaje, mówi, że on nic nie może zrobić. No ale pani po angielsku do nas, bo mówi, że za 10 minut kończy, więc dobra, poczekamy. Podpinamy się kartę jedną moją, odrzuca, zawiesza się system drugą, odrzuca. Artur daje trzecią, też zawiesił się, więc już jesteśmy w zasadzie beznadziejnej sytuacji. Nie wiemy, co zrobić. Nie dojedziemy pewnie na tak, tym, co mamy. Nie dojedziemy, albo nie wiem, co zrobimy jeszcze. Podchodzi gościu i mówi, a w sumie to ja mam taką kartę na RFID, i ona obchodzi system, bo on nie przechodzi przez aplikację, tylko przytyka i wtedy się zaczyna auto ładować. No i nam podpina tą kartę swoją, przytyka, zaczyna się ładować. Ja mówię, no dobra, to ja przeleję blikiem czy coś. Nie trzeba. Innym razem może coś. No wie pan co, to może kartę panu Shella, bo to przedstawiciel Shella był. Może tą kartę Shella panu po prostu sprzedam. Ona na wszystkich stacjach ładowania działa i nie będzie pan miał problemu. Nie? Dał mi wizytówkę. No,
przy okazji pewnie zakupię kartę, ale on nam pomógł w danej sytuacji. Tak jest w całym życiu. Spotykamy na drodze ludzi, którzy nam pomagają i szybciej sobie to uświadomimy, że to my, a my możemy też pomagać innym. Jak nie będziemy nastawieni tylko na ja, na pomaganie, to to jest trochę jak dobra karma w tym buddyzmie, która gdzieś tam wraca. Reasumując, na początku miałeś takiego typowego pana Marudę, niszczyciela dobrych chwil i marzeń. Tak, drugi to był brutalna gra, która wygrywa najlepszy, czyli tutaj po trupach do celu, jazda, tak, do przodu. I tutaj jest mocno akcentacja w drugim na ja. Tak, to pieniądz tak wygrywa. Znaczy tam pieniądz jakiegoś jego cele. Tak, trzeci element, jakby tak No to ta otwartość na drugiego człowieka, no i czwarty najlepszym to jakby kwestia pewnej misyjności, kwestia, że wiem, po co jestem i wizualizuję sobie życie. Ja je kreuję. Ja wizualizuję sobie, jak ja chcę żyć. Ja do tego dążę. Otaczam się ludźmi, którzy dają mi energię i eliminuję ludzi z mojego życia, którzy mi tę energię odbierają. Robię to świadomie, ale nie w sposób taki, który uraża innych. Ja po prostu kreuję swoją rzeczywistość. I Grzegorz Czerwony nigdy nie robi krzywdy drugiej osobie. Nieważne, co jej powiesz, dla ciebie i tak dla osoby takiej jak ty zawsze to jest po prostu dobra rada. Nieważne, czy to osoba pójdzie płakać, powiesić się później. Tak, tak. I to jest kwestia samoświadomości, żebyśmy gdzieś tam widzieli, żeby nie przeginać tego obszaru, ale to już trzeba być na tym czwartym właśnie w tym momencie najwyższym poziomie, które oczywiście każdemu z was życzę, żebyście się znaleźli. I teraz... Znowu kolory. Żeby tylko tym razem organizacja. I to się miesza w głowach mocno. Przedtem były kolory, teraz będą kolory, za chwilę się powtórzą kolory. I tu można, jak się gdzieś tam przespało na Facebooku, się za długo zasiedziało, można się zgubić. Więc to mieliśmy kolory człowieka. Były one na pierwszych slajdach. Teraz będą kolory organizacji. I opowie o nich na pewno też Grzegorz, a ja postaram się dopowiedzieć coś od siebie. My tak naprawdę wykorzystujemy to, co Lalu opisał, chociaż to nie jest jego metodyka. Ona jest bardziej rozbudowana, a on ją uprościł, czyli zrobił na potrzeby tak naprawdę rozróżnienia organizacji, uznał, że te kolory są kluczowe. Jak ktoś będzie chciał zagłębić, to w Lalu pracować inaczej. Jest też literatura, z której jakby można sobie zagłębić te kwestie. Najważniejsze, że można powiedzieć, że mamy takie kluczowe, ja bym to nazwał 5 kolorów organizacji. Pierwsza to jest czerwony, mafijny. Nie życzę wam jakby. Tam się CV-ek nie wysyła generalnie, to jest plus. Nie ma biurokracji. Od razu rozmowa kwalifikacyjna. Tak, i przyjęcie lub nie. Wchodzi się do tej pracy raczej raz. Raczej się nie odchodzi. Wypowiedzenia są specyficzne. Tak. Też raczej na listy referencyjne bym nie liczył właśnie z tego względu. No i tutaj jakby decyduje tak generalnie mafia, gangi, ale tak kiedyś cała monarchia na tym polegała. No dopóki króla się nie wycięło, to rządził. Tak? Jak ktoś mocniejszy nie przyszedł i nie pokazał, że jest silniejszy od niego, no to przejmował władzę. Ale ludzie się zaczęli rozwijać i weszliśmy tutaj, ten kolor jest źle trochę odzerowany, natomiast bursztyn, ten drugi to jest kolor bursztynowy. I to jest już mocna hierarchia. Jesteśmy właśnie na uczelni, która jest bursztynowa. Czyli obowiązuje hierarchia, ten, który jest na górze władzy, jest najważniejszy. Jego zdanie się liczy. Nie wchodzi się do sali, jak ktoś jest w środku. Tak. Wyżej postawiony. Wojsko, policja, generalnie wszystkie, myślę, jednostki centralne, takie rządowe. To jest klasyczny bursztyn. Są jego plusy. Rodzinne firmy bardzo, bo otaczają się rodzinami. Tak. Ale nie mylić z zielonymi organizacjami rodzinnymi. To są inne rodzinne układy. Czyli jest dużo osób, jak to się mówi, po znajomości, bo jeżeli ktoś jest przy władzy, no to zatrudnia osoby mu bliskie, tak w skrócie. Mówiąc, nie zawsze się liczą kompetencje, umiejętności. Liczy się tak naprawdę, kto podejmuje decyzje i jest na górze. Ty coś zrobisz, ale w sumie to szefa zasługa. Tak. I to jest jakby kwestia, że one mają też plusy.
Jak na przykład ktoś chciałby, nie wiem, mieć spokój, pracować 8 godzin, wejść, to myślę, że to też są dobre organizacje. Na przykład ktoś ma taki etap w życiu, że nie wiem, chce w jakiś sposób poświęcić się dla rodziny, dla jakiegoś projektu innego, własnego czy czegoś, chce mieć cały dochód w tym momencie i się realizować dodatkowo. Świetna rzecz. Ma stały dochód, ale oprócz tego może sobie gdzieś realizować. Ma ten spokój ducha. Czasem benefity się pojawiają gdzieś tam. Więc nie, ten kolor też nie ma samych wad. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że jak mamy niechęć do hierarchii, a ja taką ewidentnie przejawiałem, to raczej nie pociągnie w takiej organizacji. Tak, no ja nie może, czy będziemy mówić jakie kolory, no to nie można tak mocno upraszczać. Ale osoby, które lubią powtarzalność, na pewno w trudnym bursztynie by się odnalazły, nie lubią się wychylać, nie lubią nowych tematów podejmować, zrządzić ludźmi. Często także takie zabezpieczenie, stałość, bo jak się wchodzi do takich organizacji, to potrafi się pracować całe życie. Co się rzadko zdarza na wolnym rynku, to ma swoje plusy i minusy. Jak się dobrze trafi w bursztynie, to naprawdę nie jest źle. Gorzej jak przyjdzie szef, który niczego nie rozumie, wtedy jest już trochę gorzej. Także trochę od szczęścia zależy. No. Pomarańcz. To jest kolejny, czyli pojawiło się uprzemysłowienie i głównie w Stanach Zjednoczonych korporacje dobrze zorganizowane, jak ja to mówię, jak maszynki. Czyli też podejście taylorowskie, bo ja po technikę kończyłem, więc Taylora musiałem znać prawie że na pamięć. Nawet mam książkę jeszcze taką pożółką z 1900 któregoś roku. Oryginalną sobie kupiłem, na półeczce leży. To już jest zabytek, ale jakby ważny. I generalnie to są bardzo dobrze skonstruowane organizacje, natomiast nastawione na cele. Tam czerwoni się odnajdą zdecydowanie. 9:17, ale o 17 się nie wychodzi, bo przecież o 17 to jak pierwszy wyjdziesz, no to jest tak, słabo. Tak, to wychodzi pierwszy, ten mięczak i generalnie nie osiągnie sukcesu. Ale plusem tej organizacji jest często to, że oni próbują to oczywiście zmiękczać teraz. Więc różne tam menedżerów szczęścia, innych rzeczy, żeby niwelować te wszystkie niedoskonałości tych organizacji. Angielski slang, KPI-e, deadline'y, jak lubicie. Tak. Natomiast plusem jest to, że jest rozwój. Bardzo dużo potrafią nauczyć. Nie wiem, jak ktoś myśli o założeniu własnej firmy, a chciałby się nauczyć warsztatu całego, marketingu i innych rzeczy, to są organizacje, które nauczą od A do Z. Bo oni mają procedury, mają instrukcje, mają podział pracy bardzo już taki mocno. Więc ścieżka kariery. W maszynie. Ścieżka kariery ułożona. Tak. Jak zdobędziesz taki level, tyle punktów w programie, to dostaniesz level wyżej jak w organizacji. Jak ktoś lubi punkty zbierać, to zdecydowanie organizacja dobra dla zbieraczy, bo daje możliwości. Spotkania na pewno dużo z kalendarzu. Spotkanie dla spotkań, spotkanie o spotkaniu, dla spotkania. Tak, im więcej ma się spotkań, tym jest się bardziej ważną osobą. Więc teoretycznie zabiegamy o to, żeby na tych spotkaniach uczestniczyć. Znaczy niekoniecznie czynnie, ale żeby być w tych wszystkich. Tu już trochę płyniemy oczywiście, bo spotkania to czasem dobre, czasem złe, więc nie ma nic złego. No ale pomarańcz chyba wam opisaliśmy pokrótce. No i co, przechodzimy do zielonego. Są to często organizacje najczęściej zarezerwowane dla organizacji pożytku publicznego. Czy jest misyjność bardzo duża, jest bardzo świetny klimat rodzinny. I firmy rodzinne przede wszystkim. Firmy rodzinne również potrafią być zielone. Jak czytałem historię Wedla i Nutelli na samym początku, nie teraz, bo teraz Nutella jest typową korporacją, Wedle również, czy jest pomarańczem, ale na samym początku, jak czytałem o właścicielach, o tym, jak wiele robili dla pracowników, zmieniali w ogóle trendy, mieli własne przedszkola, żłobki, wiele opieką otaczali pracowników, tego najniższego szczebla nawet, to myślę, że to były firmy bardzo zbliżone do zielonego, gdzie ten klimat, gdzie jest ta stałość też, tak jak w bursztynie, ale z drugiej strony jest ten szef, który dba o to, żeby gdzieś ten statek płynął. Nie zawsze jest nastawienie na cele, na zysk. Organizacje pożytku publicznego świetnie się sprawdzają. Minusem w firmach jest to, że firmy niestety często nie potrafią przetrwać. Czyli jak się pojawia jakiś kryzys czy coś, to niestety bankrutują. Więc nie jest to zbyt stały kolor. Stabilny. I na końcu dwóch facetów pomarańczowych w bluzach opowie wam o turkusowej organizacji. Tak, dla przekory. Dla przekory powiem tak, że turkusy nie można wdrożyć, chociaż korporacje twierdzą, że to robią. Jest to droga, jest to ewolucja.
Nigdy się go nie osiąga, bo jak się dojdzie do pewnego poziomu świadomości, to nie ma hierarchii, nie ma, każdy może powiedzieć każdemu wszystko. Więc jest to oparte na pewnym systemie wartości i kluczem jest dobór osób o odpowiednim systemie wartości. To jest chyba najtrudniejsze, polegające na zaufaniu, czyli nie ma żadnych mechanizmów kontrolnych praktycznie. Nie ma kart odbicia, wyjścia, nie wiem, każdy sobie potrafi czas odliczyć, spisać i nikt nie musi stać nad nim i mógł to sprawdzać, bo wierzymy sobie, polegamy na sobie i to jest bardzo trudny kolor, kolor można powiedzieć prawdy. Tak, no z tym odbijaniem to akurat nasze tutaj lokalne upodobania, ale chodzi głównie o transparencję. Chodzi o to, żeby te procesy i systemy działania na tyle utransparentnić w firmie i wśród wszystkich, że nikt nie pilnuje nikogo albo każdy każdego, jeśli mu się chce. Ale raczej się nie chce. Już w tych turkusowych organizacjach, które zostały, nie powiem wdrożone, bo powiedzieliśmy, że tego się nie wdraża, tylko uruchomione. Tak. Rozwijane? Znaczy bez hierarchii, każdy bierze odpowiedzialność za co chce, tylko to jest, musi być ważne dla zespołu, czy zespół musi się zgodzić, że to jest ważne, bierze za coś odpowiedzialność i na przykład co pół roku może wziąć za coś innego, jak się zespół zgodzi. U nas tak wielokrotnie było, że nie wiem, jakieś czynności automatyzowaliśmy, robotyzowaliśmy i osoby, które były w jakimś obszarze, który właśnie zlikwidowaliśmy jakiś etat, przechodziły do zupełnie innego obszaru i się w nim potrafiły rozwijać, więc jest to też fajny kolor dla poszukujących tego, co chcą w życiu robić, bo mogą to znaleźć. Bo w hierarchii jest trochę inaczej, bo ta ścieżka jest ustawiona i trochę nakierunkowana na możliwości, jak się zwolni. Tutaj natomiast jest większa swoboda w przepływie, pod warunkiem, że się zespołem wszystko uzgadnia. Czyli to, co ja robię, to, co porzucam, czyli to, co chcę zostawić, albo komuś powierzam, albo automatyzuję, albo okazuje się, że to już nie jest ważne jakby z pozycji tego, co robiliśmy, bo się świat zmienił, rynek się zmienił i wiele rzeczy, wiele zawodów u nas na przykład nie przetrwało próby czasu, żeby jakieś przykłady dać. Nie wiem, byli trenerzy, którzy jeździli po całej Polsce, robili od 60 do 100 tysięcy, wdrażali naszych klientów. No i okazało się, że przeszliśmy na online i udało się. Więc wtedy już nie było trzeba jeździć, zoptymalizowaliśmy sobie trasę, ale po online okazało się, że możemy przecież nagrać te nasze warsztaty. Możemy do tego testy, inne rzeczy porobić i poporcjować, żeby ten użytkownik mógł, kiedy chce się uczyć, jak chce i żeby tą wiedzę mógł w sposób taki, ewentualnie możemy Q&A zorganizować raz w tygodniu, żeby mogli jeszcze przyjść, pozadawać sobie pytania, żeby w interakcję z nimi wejść. Więc zoptymalizowaliśmy to i nagle się okazało, że czterech trenerów jeżdżących po Polsce nie potrzebujemy żadnego. Więc to jest taki, myślę, dobry przykład, ale też wiele takich mniejszych obszarów. Do umawiania spotkań osoby czy inne. Przestaliśmy umawiać spotkania, zainwestowaliśmy w marketing, a nie w sprzedaż bezpośrednią. Więc zupełnie osoby, które były w sprzedaży bezpośredniej, musiało się przetransformować w taki bardziej marketing i sprzedaż. Czyli coś, co jest praca nad lejkiem sprzedażowym, nad poziomem świadomości klienta, nad kampaniami różnymi. Więc to zupełnie inna praca. Z takiej pracy bezpośredniej, jeżdżenie do klienta, spotkań bezpośrednich, przeszliśmy w sprzedaż typowo online'ową. Przykład. I teraz jakby można powiedzieć, że kluczem jest zmiana, kiedy ona u nas zaistniała. Tak, myślę, ty ją wdrażałeś jako osoba, która była na miejscu i opowiesz o tym, co się działo wewnątrz. Ja pewnie opowiem o tej zewnętrznej transformacji, która się odbyła. To ja bym trochę inaczej wrócił, bo to zostawimy na pytanie, jak was to zainteresuje. Ale chciałbym poznać twoją perspektywę tego, bo Artur miał tą przyjemność, że był w pomarańczu, odszedł. No, a wrócił właśnie do... nawet cofnąć o krok wstecz i powiedzieć, no będąc w waszym wieku jeszcze młodszym, do OpenNexa dołączyłem. Były sobie cztery osoby wtedy, w tym ja, piąta. I tak sobie działałem w Centrum Wsparcia Klienta, rozmawiając na różne tematy, z klientami, nie klientami, ze wszystkimi, którzy mieli do nas coś do załatwienia. No, załatwiałem masę innych rzeczy. Później trafiłem do IT. Zwolniło się to miejsce, mniej lub bardziej przypadkiem. I w tym IT spędziłem sporo czasu, ale będąc w pomarańczowej organizacji, słyszeliście, jak może być
Nie było tak tragicznie, jak to opisaliśmy tutaj w pomarańczowym, ale mimo wszystko... Mieliśmy pomarańczowo-zieloni, myślę. Tak, dużo zielonego było, zwłaszcza w tym dziale, bo można... Czasem jest tak, że działy poszczególne mają swoje kolory, a nie całe organizacje. O tym nie powiedzieliśmy wcześniej, ale warto o tym wspomnieć. Tak. Więc tutaj... Nie jest to jeden kolor, że jest jakiś jeden dominujący w organizacji, ale jakiś zespół może być zupełnie... Bo jest jakiś szef fajny i zbudował zupełnie inną kulturę na przykład. Ale to jest minus, że dopóki szef jest, to ta kultura zostaje. Szef odchodzi, kultura przemija zespół. Ale opuściłem szeregi OpenNexusa w pewnym momencie, jak jeszcze był tą pomarańczową organizacją. Po półtora roku wróciłem i to, co się właśnie działo pomiędzy, jest interesujące, bo ja cały czas miałem kontakt z zespołem IT, z innymi ludźmi, którzy pracowali. Odwiedzałem też firmę, wpadałem na kawkę, pogadać co tam, jak tam, co się zmieniło, ale pewnego właśnie dnia przyszedł mój kolega programista do mnie, jak co wieczór wypić jakiś złocisty płyn i opowiedział mi, Grzegorz był na wakacjach. Kupił sobie książkę o Turkusie i wdraża Turkus. Nie pierwszy raz coś Grzegorz sobie na wakacjach przeczytał, nie pierwszy raz coś wdraża. Mówię, no spoko. Nie? To sobie coś tam odkryjecie, poznacie coś nowego. Ale szedłem sobie w internet, wpisałem ten Turkus. Tapety, płytki to pewnie nie to. Remont Grzegorz już miał za sobą. Pojawiła się turkusowa organizacja. Tak czytałem o tym, co w tym Turkusie się dzieje, co w tym Turkusie robią, no i tak się próbowałem wyobrazić, jak to się tam zmieniło, czy tam już sobie biegają wesołe statko hipisów i tylko tam debatują o tym, co będą robić w przyszłości, czy ktoś tam jeszcze pracuje, co tam w ogóle robi. To tam odwiedziłem, zobaczyłem, biega sobie piesek po biurze, coś tam sobie z kartkami po spotkaniach, chodzi, tak. Zmieniło się dosyć mocno. Zmieniło się na lepsze, można powiedzieć. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Na pewno jeszcze dopowiem, a powiedz Grzegorz, może równolegle, jak to odbywało się ze środka firmy, z środka OpenNexusa. Co tak, to ciebie motywowało do tej zmiany? Co mnie osobiście motywowało, to, że pewien etap świadomości przyszedłem i zrozumiałem, że jako taki zamordysta, można powiedzieć, to ja się wykończę i wykończę ludzi dookoła. To jest jakby pierwszy punkt, nie? Że nawet jak osiągnę cele, to będą to cele, ale obarczone bardzo dużym kosztem w tym przypadku. Ciebie i innych. Tak, dla mnie innych. Miałem świetnego prezesa, wodza, prezes Olszewski w Solaris Bus. Bardzo wiele mnie nauczył. I powiem tak, że założyciel firmy Solaris Autobusów, chociażby tutaj jeżdżą u was w Krakowie. I powiem tak, że bardzo dużo mi to dało, natomiast zobaczyłem, że no źle skończył. Był naprawdę dużo brał na siebie, pracował po 16 godzin. No i niezbyt dobrze mu się to skończyło. I znałem też wielu prezesów, którzy mieli niby, że pieniądze, bo wtedy definiowałem swoje, że ja jak osiągnę sukces, będę miał dużo pieniędzy, to będę szczęśliwy. Tylko z drugiej strony widziałem moich znajomych prezesów, którzy to osiągnęli, mają dużo pieniędzy, tylko już rodziny nie mają. Nie mają żon, dzieci prawie nie poznają ich. Mają niby, że kasę, ale szczęścia... Nie mają już żon. Już żon. I jako szczęścia w nich nie widziałem. Zastanawiałem się, czy to jest moja droga. Powiedziałem, że niekoniecznie. To generalnie trwało ewolucyjnie. W moim przypadku to była kwestia trochę pójścia w minimalizm, w eliminację rzeczy, które mi są niepotrzebne w życiu. Nie wydawanie ponad stan. Nie przestałem kupować cokolwiek na kredyt. Nie kupowałem niczego, na co w danym momencie nie miałem pieniędzy w 100%. No wiele takich innych rzeczy, które się gdzieś tam zebrały. No i to powodowało, nie wiem, nie mam ujmy z tego, że mam, że mój laptop ma 10 lat, tak? Ma podzespoły wymienione, przeszło 10. To ostatnio się to widziałem. Myślałem, że ma trochę więcej nawet, ale mnie serwisant tutaj podpowiedział. Tak, no ale jakie największe zmiany właśnie między pomarańczą a turkusem, jakbyśmy mieli zacząć po kolei sobie wymieniać, też ja tutaj się włączę, no to na pewno mamy sprzedaż, która przeszła tutaj dużą zmianę ze sprzedaży prowizyjnej.
standardowej. Im więcej sprzedaż, tym więcej masz hajs. Tak, z reguły sprzedaż jest skonstruowana. Jak ktoś jest po studiach i nie ma co ze sobą zrobić, a jest zdeterminowany, to często idzie do sprzedaży, bo może zarobki na początku nie są za wysokie, ale można osiągnąć bardzo wielki sukces. Jak wilki z Wall Street, tak trochę. I jak ktoś jest czymś dobrym i zapiernicza, to naprawdę może dużo zarobić. To nie było mało, bo to taka 4 razy średnia krajowa potrafiła wyjść na... Nawet więcej. Ci najlepsi zarabiali więcej. No i jakby byli motywowani tylko tym, że mają niewielką prowizję albo zerową, bo tam może jak z 500 zł łącznie im zostawało po opłaceniu wszystkich podatków, bo byli na działalności. To jest tak, no ale z drugiej strony też... Ale wysokie prowizje za sukces, za wynik. I 100 tysięcy kilometrów rocznie, nie? Kup sobie samochód, zadbaj o klienta, obdzwoń wszystko. Także no, klimat dwa końce, żeby nie było wątpliwości. No jakby to jest kwestia taka, że my zlikwidowaliśmy na przykład, czy nie ma czegoś takiego jak prowizja. Wszyscy ją, jeżeli już premię dostają, czy wszyscy pracują na obsługę klienta, na jego zadowolenie, tak jak w marketingu piątej generacji, gdzie ten lejek jest jakby pokazany, ile obszarów w firmie pracuje na tego klienta, ile jakby sprawia, że on jest świadomy tego produktu i on jest z niego zadowolony. Więc praca zespołowa, brak targetów jakikolwiek, czyli ktoś powie, jestem w sprzedaży, nie mam żadnych wymagań w zasadzie, nie mam prowizji, więc nie mam motywatorów, więc teoretycznie nam się powinni się robić, czy się leży, to wypłata się należy. I tak to działa u nas, więc można powiedzieć, że socjalizm też by powiedział, ale to jest różnica pomiędzy socjalizmem, może zasadnicza to taka, że u nas panuje bardziej technokracja niż demokracja. Tak, no tutaj ten brak wskaźników to też może źle zabrzmieć, bo nie było takich hardych KPI-ów, że 3 umowy w miesiącu, jak nie sprzedaż, no to wylot następnym. Tak, no, tak, od takich rzeczy, to jest kategorycznie tutaj odeszliśmy, zaprzestaliśmy, żadnych takich rzeczy nie było, ale miękkie wskaźniki typu OKR jak najbardziej się sprawdzają i moim zdaniem są nieodzowne w turkusie. Więc w jakiś sposób trzeba mierzyć to, co się robi, ale nie takimi pomarańczowymi praktykami, które w pomarańczowych organizacjach są najczęściej realizowane. Może bym powiedział, najważniejsza perspektywa taka na zakończenie przed tymi serią pytań, która mam nadzieję się pojawi w waszych głowach, to jest to, że nastawienie na klienta. Czyli tak, to jest trudny kor. Żebyś pokazał, jak to było w pomarańczy, jak w turkusie, żeby to też pokazać, czego nie było, co było w pomarańczy, czego nie było, czy też było w turkusie. A powiedz z twojej perspektywy. Na klienta, tak? Nie, możesz ze swojej, ja powiem z klienta. Tak, z perspektywy tego klienta właśnie. No to można na przykładzie, możemy sobie wyobrazić sprzedawcę, no to on dostawał ten gruby pęczek za każdego klienta, którego przyniósł, no to on za wszelką cenę, nieważne czy jakim kosztem, co on musiał zrobić, co wysłać temu klientowi, czy co zrobić nawet temu klientowi, no to on do niego pojechał i to zrobił. No bo wiedział, że za tym się kryje premia. Jak już premia do niego, konkretnie na jego konto na koniec miesiąca. No w turkusie każdy pracuje na każdego, co brzmi dziwnie. No ale spowodowało, że takie sytuacje przestały mieć miejsce. Czyli klientów świadomych pozyskujemy. To nikt nie wyśle rzeczy nieprawdziwych, bo mu się to po prostu nie opłaca. Robić dziwnych, sprzecznych ze wszystkim, co możliwe rzeczy, żeby tylko i wyłącznie zyskać klienta. Tego w turkusie po prostu ludzie nie robią, bo im się to nie opłaca i nie ma to dla nich sensu. Dla przykładu nasze umowy na przykład z klientami, gdzie musimy bardzo dużo w klienta zainwestować, często wdrożenie, szkolenia, inne rzeczy na samym początku. Nie mówiliśmy, czym się zajmujemy, ale to nie było najważniejsze, bo chcieliśmy wam przekazać, więc nie będę teraz jakby się specjalnie rozwodził. Natomiast kluczem jest to, że na przykład nasze umowy, mimo że działamy na rynku z jednostkami samorządowymi, z bursztynowymi najczęściej, to jest ciekawe, to jest na przykład umowa, która ma 90-dniową gwarancję satysfakcji. On może w 90 dniu powiedzieć, nie podoba mi się wasza usługa, my mu zwrócimy 100% wszystkiego, co poniósł. Na szkolenia, na wdrożenie, na system i nie musi podawać przyczyny. Tak? To, że każdą umowę można wypowiedzieć 30 dni, nie, tak jak w telekomie. Tak. No i tutaj konkurencja na przykład. Podpisać na 2 lata, no to się buje 2 lata. Tak, w telekomach to mamy często. Podpiszemy umowę, to nieważne, czy wchodzi nowa promocja, czy nie. Mamy lojalkę i musimy się jej trzymać, a u nas można wypowiedzieć umowę. W każdym momencie można zmienić. Zawsze warunki najlepsze są dla najstarszych klientów, a najgorsze dla nowych. Czyli trochę odwrotnie niż w klasycznych. W Lalu pracować inaczej,
tam więcej firm jest, przykładów większej ilości firm. To jest taka trochę filozofia prawdy. Na przykład firma odzieżowa, która powstała, którą on opisuje, która naprawiała ubrania, coś się nie robi, która pozwalała odsprzedać, jak były w dobrym stanie, odkupić i odsprzedać dalej, albo ewentualnie dać do recyklingu, jeżeli się ten ciuch już nie nadawał. Więc pójście w takim kierunku nie konsumpcjonizmu, na przykład w ich przypadku, tylko pójście w taką ofertę, która sprawia, że mamy to, co chcemy, do wysokiej jakości, jeszcze dają pewien serwis do tego. Czyli to jest taki kierunek, który nie jest zbyt popularny w chwili obecnej, no bo raczej jesteśmy nastawieni na wyniki, na wzrosty, a nie na taki organiczny wzrost, ale nie kosztem innych. I to w krótkiej perspektywie, nie ma co ukrywać, się nie opłaca w Excelu. To się nigdy nie zgra, takie działanie, o którym mówi Grzegorz. No dlatego trzeba na to spojrzeć w szerszej perspektywie i dopiero wtedy można spodziewać się, że to rzeczywiście zadziała. No i jakbym miał was przestrzegać przed tym kolorem, bo to straszny kolor, bo jak ktoś nie chce brać odpowiedzialności, chciałby zadania od dołu. Mówisz o turkusie. Tak. Turkus jest strasznym kolorem, zadania, ponieważ tak. Dla pewnej grupy. Jak ktoś chce wykonywać zadania od do, nie chce brać inicjatywy, nie chce być liderem, nie chce przejmować tego, nawet w wąskim zakresie, bo to nie chodzi o to, żeby w każdym, tylko w swoim. W tym, w którym on wziął odpowiedzialność. To jest to bardzo zły kolor, bo nikt ci nie przyjdzie do pracy i nie powie, co masz robić. To ty masz wymyślić sobie wartościową pracę, która da wartość innym. Nikt nie powie z kartką i z tym, że ty masz ci 5 zadań wykonać, bo to ty masz zdecydować, jakie ty chcesz zadania wykonywać, żeby przyczyniły się do wzrostu całego zespołu. Poza oczywiście skrajnie jakimiś zespołami Centrum Wsparcia Klienta, czy ktoś... Gdzie procesy są powtarzalne i spisane, no bo nie można tak zrobić, że Centrum Wsparcia Klienta, każdy obsługuje klienta, każdy inaczej. Inny początek, inny koniec, inny środek, mail, stopka, nie? No, tak, zupełnie. Ale już rozjechane. W sprzedaży, w lejku marketingowym, to ta kreatywność jest na dużo, dużo wyższym poziomie. Dobra, to mieliśmy już 3 elementy, tak? Mhm. Jaki kolejny? Pieniądze pewnie wszystkich interesują. O pieniądzach opowiedz pomiędzy pomarańczym, o tym, jak się zarabiało, wydawało, coś związanego właśnie z pieniędzmi, bo to pewnie jest też element interesujący. Ale to już zostawimy jako ostatnio, dobra? Resztę zostawimy do pytań, dobra. Ewentualnie, bo nie wiemy, co was interesuje. Najważniejsza zmiana w Turkusie to jest pełna transparentność wynagrodzeń, czyli każdy wie u nas, ile zarabia. I firma wydaje też, i firma na co wie, ile? Każdy wie, ile, na co firma, jakie ma przychody, jakie ma koszty. Poza tym ludzie też przyznają sobie podwyżki. Czyli to zespół decyduje, kto jaką podwyżkę dostanie z puli, którą sobie dostanie. Ale jest oczywiście jakiś taki pułap rozsądny. No tak, to nie jest pieniędzy, tak, że których wypracowaliśmy. Sky is the limit. Nie, tak to nie działa. No i też zespoły same zwalniają i same zatrudniają. I ta poziom zwolnień przez zespoły był dość duży. Bo jeżeli kogoś nie lubimy albo kogoś nie ufamy, tak w skrócie, nie ufamy, to jest chyba, nie lubimy, to jest mniej, bo powinniśmy w jakiś sposób się z nim dogadać, natomiast jeżeli komuś nie ufamy, to nie chcemy z nim współpracować. Lubimy się otaczać ludźmi, na których możemy polegać. Możemy nawet ich nie lubić, ale wiemy, że to jest świetny ekspert, że zrobi to, co trzeba i to jest stan idealny oczywiście, bo to lubienie jednak przejawia się, bo te emocje ciężko oddzielić, ale w sytuacji idealnej koncentrujemy się na tym, czy danej osobie ufamy, czy nie. Taka trochę trudna sprawa, bo jak zmierzyć zaufanie? No, nasza miara zaufania to są wartości, to jest spis wartości 20, które tak, czyli to kolejny to temat, który, taki duży, który warto uruchomić tutaj. Zaparkujemy. Zaparkujemy go na pytania. Chcesz jeszcze coś powiedzieć przed sesją pytań, tak? Dobra. Okay. Jeszcze parę slajdów nam zostało, ale nie. Godzinę mamy jeszcze dobrą, bo widzę 16:30. Ale zostawimy, w razie czego możemy wrócić w przypadku pytań. Do slajdów. Tak, bo chciałbym właśnie poznać też wasze potrzeby i to, co się ewentualnie wam tam w głowie pojawiło. Kończymy w takim razie ten temat ten temat. Zostawiamy wam na pytania, chociaż moglibyśmy jeszcze sporo takich właśnie topików szerzej omówić. Niedoskonałości, o tym sobie powiedzieliśmy po części. Właśnie. Tak, teraz tak króciutko, ja to skróciłem, a to zrobimy jako ekstra coś, jeżeli to z pytań wyjdzie. Dobra. Tutaj jest QR kod do tego właśnie, żeby każdy z was mógł sobie sprawdzić, jakim jest kolorem dominującym. Zachęcam was, żebyście zrobili później, bo teraz to jest 40 pytań, na to warto się zastanowić mimo wszystko, ale też nie za długo się zastanawiać. To prezentację wam wyślemy, jak będzie trzeba, jest też nagranie, więc tutaj bez problemu. I czas na pytania.
Mam odpowiedź bardzo no to dawaj. Specyficzną. No, dla Grzegorza, ja powiem, co dla ciebie było, a ty powiesz może, co dla mnie mogło być. Wydaje mi się, że dla ciebie najtrudniejsze było żegnanie się z ludźmi. W tym, jak dochodziliśmy do turkusu, ponieważ w związku z prowadzeniem turkusu wiele osób chcąc, nie chcąc musiała opuścić organizację, ponieważ te wartości turkusowe i po prostu ich podejście do firmy było zupełnie sprzeczne z tym podejściem. I wydaje mi się, że dla Grzegorza mogło być najtrudniejsze właśnie pożegnanie się z tymi ludźmi w odpowiedni sposób. I dla firmy to było przede wszystkim trudne, bo nie było takiego procesu, procedury, sposobu żegnania się ustandaryzowanego, spójnego, transparentnego. Tak, to prawda. Myślę, że pomimo dużej czerwieni u mnie, to przez, tak dla porównania, 11 lat dzwoniłem 2 osoby. Natomiast zespół przez 2,5 roku 19. Różnica dość znaczna. Kilka z nich jeszcze właśnie z... jak. Znaczy dwie samo odeszły, więc 17 doszło. 17. Więc to jest zdecydowana dynamika. Można by się powiedzieć, że to tak ciężko jest w takiej organizacji. Bierzcie pod uwagę, że my się przekształcaliśmy. Więc byliśmy zespołem niekoniecznie o tym samym systemie wartości, więc musieliśmy dotrzeć się wzajemnie, czy mamy do siebie zaufanie i czy bazujemy na tych samych wartościach. I to było, myślę, że kluczem w naszym przypadku. I trudny. Dla mnie był to trudny temat. A jak ci się wydaje, co dla mnie było najtrudniejsze w turkusie transformacji? Dla ciebie? No. Ale dla ciebie czy dla mnie? No, ja powiedziałem, co dla ciebie. Tak mi się wydawało, że było. Nie, tak, właśnie tak było. Ja potwierdzam. Także dobrze mnie znasz. Tak. Masz pomysł, co było najtrudniejsze dla mnie przy zmianie? Powiem tak. Myślę, że według mnie to znalezienie sobie miejsca i roli w nowym, ale to jest tylko moje uczucie. Tak, to na pewno też, ale najtrudniejsze było to zaakceptowanie, bo to nie było tak, turkus, no to teraz OKR-y, no to procesy i pana transparentność. Bo to na początku rzeczywiście była taka trochę grupa hipisów, która robiła sobie wszystko, co jak chce. Ten projekt sobie robił tak, ten w Excelu, tamten na czacie się umawiał. Kalendarz, a po co to komu? No i to nieustandaryzowanie działań ludzi było straszne. Rozpocząłem po prostu cały projekt edukacyjny Agile Talk Open Nexus, gdzie rozmawiałem o zwinności, o Scrumie, o Kanbanie, o dobrych praktykach, uczyłem ich, jak działa Google Kalendarz i wszystkie inne rzeczy. Prowadziłem tablicę im też na Trello z zespołem tym, które oczywiście chciały ze mną współpracować, bo nie dziwię się, że niektórzy. A to już było później, odkryłeś swoją rolę, że to jest swoje powołanie? Tak, mówię po powrocie, więc Turkus był po moim powrocie, więc tutaj wszystko się działo po moim powrocie, więc to było najtrudniejsze dla mnie. No tak, bo jak coś jest, ja bym się zatrzymał, jak coś jest oddolnie inicjowane, no to nie ma niczego narzuconego. Więc nie ma standardów, nie ma niczego, tak, na samym początku. I zespół musi to wypracować. Tak, no i to, że działa każdy w inny sposób na początku, wydaje się być fajne, no bo podkrywają sobie narzędzia, podkrywają procesy, inni od innych coś sobie tam podpatrzą. No ale w pewnym momencie się robi chaos. Ten korzysta z tego czata, tam ci na Facebooku ze sobą piszą kalendarz i spotkania, nie? No, 3 na raz w tej jednej salce jeszcze z innymi osobami, no to tak. No niebieski kolor, niebieski, nie? Mówię same za siebie. Czyli chaos, tak, to jest, myślę, że to, co najbardziej może przeszkadzać w organizacji turkusowej. Czy macie jakieś pytania? Jeszcze? Kolejne. No, dobra, to zaraz proszę. Właśnie ten chaos, powiedzmy, okaże się nagle, że taka osoba ze zespołu rezygnuje z pracy i zostają tam jakieś pojedyncze osoby. Czy nie widzicie tak, że jest to jakieś ryzyko związane z tym, że praca nie zostanie wykonana, bo nowe osoby, które dojdą, muszą mieć chwilę, żeby jakoś się dostosować do tego, co właściwie robią, jako że nie ma konkretnego systemu miejsca pracy, tak jak to jest, powiedzmy, w Marańczowie. I to jest fajne pytanie, bardzo fajne. Tak, bardzo. Powiem tak, też się tego najbardziej obawiałem i za każdym razem mieliśmy takie sytuacje, że zespół do spraw rozwoju klienta, to jest taki zespół, który przedłuża umowy, bo mieliśmy oddzielony zespół, który pozyskuje klienta
marketing i sprzedaż obecnie. Od zespołu do spraw rozwoju jest jeszcze centrum wsparcia klienta, czyli osoby, które obsługują technicznie produkt, pomagają klientowi. Natomiast ci głównie ich odpowiedzialnością jest przedłużenie umowy, wsparcie tego klienta w rozwoju. I z tego czteroosobowego zespołu została jedna. Trzy akurat zostały pożegnane przez ten szerszy zespół marketingu i sprzedaży, bo gdzieś nie chciały wziąć tej odpowiedzialności, były te przemiany i nie chciały. I to była sytuacja kryzysowa, bo mieliśmy przynajmniej ze 400-500 umów do przedłużenia pod koniec roku. Z jedną osobą to będzie to, jak sobie wyobrazicie, podzielicie to na tam powiedzmy 60 dni, to trochę mało, żeby to jeszcze przy negocjacjach z jednostkami, to prawie że niewykonalne zadanie. Okazało się, że to się stało, czyli było rzucone, że została jedna osoba, jeszcze nie rzuciła ręka, znaczy nie poddała się Sebastian, który tam stał na właśnie tutaj straży tego zespołu. No i inne osoby się zaangażowały nagle. To jest ta zmiana zadań, czyli czasowo oczywiście do momentu, kiedy nie zbudowaliśmy tego zespołu na nowo, pozgłaszały się osoby z całej organizacji, które chciały pomóc i nagle okazało się, że jest około tam 8 czy więcej osób, które chcą przedłużać umowy w tym okresie krytycznym. I to jakoś się zawsze działo. Za każdym razem wydawało się, że jesteśmy w sytuacji krytycznej, a nagle znajdowały się... Mam tutaj dwa pomysły. Tutaj albo magia świąt, bo tutaj w grudniu się to działo, zadziałała i każdy powiedział, a sobie poprzedłużam umowę, mam dużo czasu przed tymi świętami. Albo perspektywa, no 500 umów, nie, razy x złotych, no to będziemy tyle na minusie, no to wypad nie będzie w grudniu. Znaczy nie będzie premii, on nie będzie premii, nie będzie podwyżek, więc tak. Jakby to też... No, mam takie dwa typy, nie wiem, który lepszy. Ale jest ta odpowiedzialność większa. No bo to my odpowiadamy, mamy odpowiedzialność, ale dowodzimy i mamy też, nasze wynagrodzenia rosną tak mocno, jak się rozwijamy. To jest skorelowane mocno. Dzielimy się tym po prostu. Tak, to dobry przykład był, ale jak sobie z tym radzić? Ja mam na to pomysł, bo pełnię w firmie taką śmieszną rolę, która nazywa się pełnomocnik do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ona jest związana bezpośrednio z ISO 27001, które mamy wdrożone w firmie od wielu lat i ta rola polega na tym, że męczę wszystkich i się pytam, co robisz, czemu tak robisz, i gdzie to hasło masz zapisane, gdzie masz backup do tego i kto to robi, jak ciebie nie ma. I mamy to poukładane w jakiś sposób. Więc jeżeli widzę, że ten proces jest kluczowy i mamy takie serwery, no to ja się dowiaduję, gdzie są backupy tych serwerów, kto to ogarnia, jak nie ma tego, kto ogarnia. No i dzięki temu te kluczowe procesy się nie wykrzaczą. Jak się wykrzaczą, to ktoś teoretycznie ma na to jakiś pomysł, co z tym zrobić po tym wykrzaczeniu. A jak się już bardziej wykrzaczy, no to zawsze można pójść w outsourcing. Artur jest jak Picasso, czyli jak z tego chaosu, jak się wyłania, to on chce coś narysować. Akurat nie rysuje tylko na płótnie, tylko... diagramu, flowchart. Tak. No. To tak można sobie z tym radzić, jakieś ISO sobie wdrożyć, jakieś procesy sobie porysować. Najważniejsze, no bo dla wszystkich będziesz rysować. No, ale prawda jest taka, że musi przekonać też innych do pewnych rzeczy. Czy nikt nie przyjmuje tak, że Artur mówi, to teraz procedura taka i taka. Nie, to warto, żebyście pomyśleli, że tu wam tego brakuje i co proponujecie, jak to chcecie rozwiązać. To jest to inny model komunikacji. Dobra, to samo do zmiany dojdę, to, że było to kwestia przemyśleń, kwestia tego, gdzie jestem i jak i co chcę w życiu robić. Więc w zespole powiedziałem jedno tylko, że jeżeli nam się nie uda, bo to jest duże prawdopodobieństwo, że nam się nie uda, powiedziałem im to, lubię straszyć, oni tak mówią, a ja po prostu mówię, że lubię powiedzieć, na czym stoimy, jakie są ewentualnie możliwości i korzyści. Więc ja traktowałem to tak. Jeżeli się nie uda, to ja odchodzę. Musimy wybrać wewnętrzny, znaczy udziałowcy muszą wybrać jakiegoś prezesa, ja już nim nie będę i wtedy on będzie układał klocki po swojemu. Czyli nie zostawiłem sobie furtki, bo wiedziałem, że inaczej już nie chcę funkcjonować, że tamten model mnie wypalił kompletnie.
i że on już nie jest dla mnie. W związku z tym jakby tutaj sytuacja była przynajmniej klarowna na samym początku i to podkreślałem i byłem przekonany co do tego, że tak bym zrobił. I to myślę, że w jakiś sposób ułatwiło. Czyli nie, miałem już drogę bez wyjścia. Spaliłem mosty za sobą. Czy jeszcze sobie jakieś pytania? Jak wygląda takie praktyczne podejmowanie decyzji całej organizacji? To w przypadku, kiedy nie możemy znaleźć jakiegoś kompromisu i kto wtedy ma ostatnie? Ekspert dany, to kto wziął odpowiedzialność, to on podejmuje. To jest ta nie demokracja, tylko technokracja i to jest ta różnica, że to do niego, tylko jest problem turkusowy, bo jak ten ekspert... Tak, no jest problem. No to pierwsze pytanie, no to komu ten problem się przydarzył? No to jest jakiś dział, jakaś osoba, może cała firma. No to szukamy tego albo szczęśliwca, może kosa ofiarnego, zależy z którego koloru sobie spojrzymy na to, który będzie miał okazję rozwiązać ten problem. Tak, ale jest to niewątpliwie problem tam, gdzie mamy pewne obszary kompetencji jako zespół, nieobsadzone, a chcielibyśmy je mieć obsadzone, albo będziemy w przyszłości robić rekrutację, albo z wewnątrz się gdzieś tam te osoby wyłonią. I jest problem, kiedy na przykład ktoś obejmuje jakąś odpowiedzialność, ale nie czuje się jeszcze pewnie, nie czuje się tym ekspertem w danym obszarze i inni niekoniecznie mu ufają i próbują za niego podejmować decyzję. To jest, myślę, że taki najtrudniejszy moment. Jak on już jakby, jak to mówię, nabierze komfortu takiego, że bierze tę odpowiedzialność od A do Z i mówi, nie, dobra, wysłuchałam, ale ja podejmuję decyzję i podjąłem taką, a nie inną i trudno. To wtedy jest, zaczyna się robić okej. Okay. No, jeżeli było tak twardo, no mamy takie spotkania zaczerpnięte ze Scruma, nazywają się retro, mają podobną strukturę, gdzie firmą się spotykamy i rozmawiamy sobie o tym, co się działo fajnego, co się działo niefajnego, jak możemy to poprawić. No jeżeli nie ma takiego szczęśliwca, który chciałby się podjąć tematu albo byłby do niego przypisany, no to zawsze można firmę zapytać, a co byście w tej sytuacji zrobili? No i wtedy zawsze można sobie narysować właśnie jakieś proces decyzyjny, tabelkę, po prostu zdecydować na tym spotkaniu, gdzie jest dużo albo większość osób w firmie, co z tym problemem zrobić. Ale my się tego uczymy i to jest tak naprawdę interakcja międzyludzka i to jest kwestia komunikacji. Dlatego widzicie, w szkołach was uczą umiejętności twardych, a kluczowe do sukcesu w życiu są umiejętności miękkie. I emocje, które wpływają później na działania. Więc de facto uczymy się całe życie czegoś, co nam się nie przyda później w praktyce. Dlaczego nie uczymy w szkołach umiejętności miękkich? Bo trudno to ocenić, bo nie da się tego zero-jedynkowo jakoś tam w tabelkę opakować, to ten ma takie umiejętności miękkie, a ten takie, ale w czym umiejętności miękkie? W komunikowaniu, w innych? Nauczyciele zupełnie sobie z tym nie radzą i to nie dlatego, że nie chcą, po to ta Fundacja Kreatywni dla Przyszłości, nie dlatego, że nie chcą, tylko system ich zmusza do tego, żeby byli w rankingach, żeby inne rzeczy, na przykład szkoły najlepsze w rankingach, bo ja to badałem, powodują taki stres u dzieci, szczególnie u młodzieży, w liceum coś się dzieje, że oni często odlatują. Choroby psychiczne jest wzrost ponad 70% 2020 do 2021. Prób samobójczych według WHO to jest około 15 do 25 tysięcy wśród młodzieży. Prób. I teraz właśnie to powoduje takie parcie na wyniki. Człowiek się czuje bez wartości, kiedy dostanie gorszą ocenę. Jeszcze mu się gdzieś tam ileś no tego... Dodatkowo właśnie ci ludzie, młodzi ludzie mają jeszcze większy problem z podejmowaniem decyzji i jeszcze gorzej będą się mogli czuć w turkusowych organizacjach, jeżeli tak. Sami się nie zaczną edukować w tym tak, obszarze. Tak, bo cała edukacja trzeba wyrzucić do kosza. Wszystko to, co nas uczyli, jest zdezawalowane i w tym momencie zaczynamy od zera. Zaczynamy się uczyć umiejętności miękkich, rozmawiania ze sobą, szczerych rozmów. Uczciwości, takich zasad, które już tych wartości zanikają, więc to są te zgrzyty w tym momencie, żeby organizacje były w większej ilości, bo turkusowe organizacje, one w większej ilości, dopóki nie zmienimy systemu edukacji, to one nie będą powstawały większe, to będą jakieś tam rodzynki czy pojedyncze firmy. Nie zmienimy tak tego rynku pracy i naszego podejścia do tego i to jest ta gorsza strona medalu. Dobra. No proszę.
Dobra, a jakbyś mógł jeszcze pytanie raz głośniej powtórzyć, bo... Alternatywy dla polskiego systemu edukacji, czy są, jakie są? Tak, nie czuję się kompetentny, żeby wszystkie omówić, bo jest ich pewnie wiele, ale dla mnie najważniejszy to jest fiński model nauczania. Finowie w latach 80. zrobili reformę edukacji. Ja powiem, dlaczego ona dla mnie jest najważniejsza. Bo jest tak, po pierwsze nastawiona na ucznia. Do 16 roku życia tam nie ma żadnych ocen porównywania. Jest nastawiona bardzo na relacje. Nie jest przeładowany program, a wręcz odwrotnie. Młodzież, dzieci schodzą, żeby się spotykać, żeby relacje nawiązywać. Jest dużo nawet zajęć takich, które wspomagają te relacje. Czyli te umiejętności miękkie, które się nie ocenia, no bo po co oceniać umiejętności miękkie? I okazuje się, że ten model, wydawałoby się, że to jest utopijny, no bo przecież oni, będziemy kształcić społeczeństwo debili, tak niektórzy artystów. By powiedzieli, albo artystów. A okazuje się, że oni zawsze byli w pierwszej dziesiątce najlepszych wyników testów na świecie. Nie byli może pierwsi jak Koreańczycy, gdzie liczba samobójstw jest tam na najwyższym. Niekiedy byli nawet na pierwszym, ale dla nich nie było to celem, żeby być, nie wiem, na pierwszym miejscu. Przy okazji okazało się, że są w stanie się rozwijać i gospodarka nie ma potencjału, a i tak bardzo mocno się rozwija versus inne, które mają dużo większy potencjał w tym momencie. Nie mają jakichś tam specjalnie przerostu surowców, czy tak jak przypuśćmy Norwegowie, a i tak potrafią naprawdę dużo rzeczy fajnych zrobić. I to jest takie nastawienie mocne na ucznia, na jego rozwój, na poszukiwanie talentów. Na to, żeby on no, poczuł, w czym może być dobry, bo jedno, co musimy zrozumieć, wy możecie bardzo dużo umiejętności twardych przyswoić, wiedzy twardej, tylko ona często się zdewaluuje. Nas powinno się uczyć, jak się uczyć, jak dochodzić do wiedzy, jak ją selekcjonować, jak rozróżniać fake news od tego, jak dochodzić do tej prawdy w tym momencie. I umiejętności miękkich może nas uczyć, ale nie powinni nas uczyć wiedzy twardej, którą możecie, nie wiem, poczytać, doczytać. My się inaczej już uczymy. Nie uczymy się tak jak kiedyś, że profesor to był ten jedyny, który miał tą wiedzę, bo nie było wiedzy jakby popularyzowanej. I to była ta osoba, która ma monopol na wiedzę, w związku z tym ona mówi, a wszyscy słuchają i notują. To ten model się już skończył. To już nie jest ten, a niestety my 200 lat trzymamy jakby ten system. W tym momencie. Także nie wiem, czy to powinien być fiński. Prawdopodobnie na świecie ktoś może lepszy wymyślił, ale ten mi jest najbliższy sercu, jakby jak sobie patrzę, co tam się robi, jak się traktuje ucznia. I się okazuje, że z drugiej strony nagle wyniki są lepsze niż w Polsce w testach międzynarodowych. To jednak to nie jest wydmuszka, według mnie. A. Też dobre pytanie. W teorii 100% od razu od zera. Dlaczego? Bo określamy system wartości i poszukujemy ludzi, którzy do tego systemu transparentnie wiemy, jaki jest system wartości, bo powiem wam trzy kroki, które my teraz robimy. To jest kodeks honorowy, który nas jakby scala. To będzie teraz kodeks honorowy nasz 3.0. Ten kodeks honorowy 3.0 jest oparty na tym, że wybraliśmy sobie 20 wartości kluczowych. Zdefiniowaliśmy je, one są bardzo szczegółowo wpisane. Co pod tą wartością, co pod zaufaniem, co pod szczerością, co pod tam inteligencją emocjonalną kryje się. To są nasze 20 wartości. Na tej podstawie postawy określiliśmy, które te wartości reprezentują i zachowania. To zespoły określiły. Więc mamy cały repertuar nawet zachowań. Jak powinniśmy się zachowywać? Jak ta wartość powinna być odzorowana? W zachowaniu konkretnym ludzi na konkretnych stanowiskach. Wtedy jest nam łatwiej znaleźć osobę z właściwego klucza i nie musimy przechodzić tej rewolucji, dlatego nazwaliśmy przewrotnie turkusowe rewolucje, bo turkus to powinna być ewolucja. Natomiast my nie mogliśmy sobie pozwolić na ewolucję, bo raczej szukaliśmy drogi zmiany kierunku i ta zmiana jest zła. Każda rewolucja ma swoje ofiary. Natomiast właśnie według mnie, jakbym zaczynał to na pewno od turkusu, ale pod jednym warunkiem, jakbym miał te pieniądze na start. My tych pieniędzy pieniądze mieliśmy. Mogą być problemem właśnie. Tak. Od turkusu zaczęli, bo na początku łatwiej okiełznać zespoły i budżety w pomarańczu. Tak,
I my nie mieliśmy pieniędzy, początkowo musieliśmy je pozyskać z rynku, nie mieliśmy dobrego wujka, nie chcieliśmy kredytować tego, nie chcieliśmy inwestora, który by nam narzucił model i nie bylibyśmy nigdy turkusowi, tylko chcieliśmy własnym potem i energią dojść do może mniejszych, mniej spektakularnych sukcesów, ale do własnych, bo my inaczej definiujemy sukces. No, sukcesem nie jest to ego, że musimy być najwięksi, najpotężniejsi, nie wiem, mieć największy udział w rynku czy cokolwiek, tylko chcemy się rozwijać, chcemy mieć szczęście, chcielibyśmy jakby w jakiś sposób się samorealizować. I łatwiej jest dobrać na samym początku, jak określimy te wartości od początku zespół, może być problem z kasą i z budżetem. I według mnie łatwiej jest na początku... Nie ma turkusowych venture capitals. Tak. Albo jest mało. Są takie firmy. Google też ponoć próbował być turkusowy. To jeden z moich przedmówców na kanale Świadomie Myśląc, który gdzieś tam prowadzę na YouTubie, powiedział, że Google, ja tego nie sprawdzałem, że Google chciał być turkusowy, ale odszedł, ma taki model miksowy. I powiedział w tym wywiadzie, że ich to zjadło, ale on ma najbliższy model taki dawania swobody dużo zespołom, czyli dużo z tego przetrwało. Tylko, że teraz niestety skręca wartościami. Gdzieś te wartości, które miał na początku, porzuca i widzę, że staje się lekko korporacją. Jeszcze tego nie widzi, bo to jest tak jak z eksperymentem z żabą, którą się wrzuca do gotującej się wody. Jak wrzucimy do zrządku, to ona wyskoczy, a jak wrzucimy stopniowo, podgrzewamy, to ona prześpi ten moment i się ugotuje. I myślę, że Google jest w takim momencie i że zmierza bardzo mocno w złym i zatracił te wartości, które miał na samym początku, takiej właśnie gdzieś dostarczania dużej wartości dla ludzi, a teraz ich bardziej śledzi niż dostarcza im wartość. W skrócie. Pytania? Właśnie rekrutacji, czy w zarządzaniu turkusową organizacją jest jakieś dodatkowe zadanie, które jest związane z turkusową zarządzaniem? O, ciekawy case miałem, bo dopiero co rysowałem na odmianę diagram, proces rekrutacji, bo były nieprzyjemności związane, bo ten tak się rekrutuje, bo ten tak, bo HR-y potrzebują daty, kto by pomyślał, że potrzebuje daty, może terminy, jeszcze na to kodeks cywilny nachodzi, więc coś tam trzeba zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Dobrze, jak to jest jakiś diagram, opis, czy coś, co rzeczywiście standaryzuje. Opisuje jakieś ogólne kroki i obecnie podejście. To jest chaos. Obecnie to jest chaos. Każdy zespół jak chce. Potem a powiedziałeś o tym? Nie, to powiedz. A podpisałeś to? Nie, to podpisz. Nie? A kiedy on przyjdzie? Nie wiem, nie pytałem. A komputer jest? Nie, nie. A to od komputerów? Będzie za tydzień. Nie, aż skrajności, ale tego typu problemy mogą się przewidzieć, jeżeli tego nie będzie. To od strony technicznej, procesowej, bo ciekawe pytanie, pewnie miałeś od tej strony. Chcemy nawet, myślimy o tym, żeby wydzielić kogoś, bo teraz nie ma takiej osoby. Jest tylko osoba od technikaliów, żeby zgrać tam to z kodeksem pracy i inne, ale to są techniczne kwestie, ale tych miękkich HR-owca nie mamy. Jakby każdy niektóre zespoły powiedziały wprost. Nikt nam nie będzie rekrutował ludzi. My rekrutujemy ludzi. I są takie zespoły, których nawet jak będzie to osoba, to i tak ona tam będzie sobie nie za wiele zrobi. Znaczy mamy taki formularz na stronie opennexus.com, gdzie jest tam na samym dole kariera. Do nas na samym dole. I tam jest 5 pytań chyba tylko. I tam nie wysyła się CV-ki, więc to jest ten pierwszy punkt styku. Ale to też jest niezbyt dobre i zespoły to zauważyły. Chcą opis przynajmniej, żeby dać kandydatom, co się u nas dzieje, jakie są obszary, żeby wiedziały, czy w ogóle podejmować decyzję, czy nie. Bo teraz tak trochę w ciemno wysyłają. Więc to się wszystko u nas dzieje, uczymy się tego. Obecnie bym to nazwał wielkim chaosem. I nie wiem, może się ktoś znajdzie wewnątrz zespołu. Ale w tym chaosie nikt nie zostanie pominięty. Każdy ma odpowiedź, taką bądź inną. Jak ktoś przyjdzie, no to nie będzie miał komputera, co wypije kawę. Może ten komputer się pojawi. A jak nie, to sobie BHP zrobi, albo pogada ze mną o bezpieczeństwie, albo z Grzegorzem o tym, co to turkus i co ma robić. No, także to do ogarnięcia, no ale nic przyjemnego. Zwłaszcza dla niebieskiego. Tak. Artur by chciał poukładania tego procesu, a on jeszcze długo pewnie będzie się docierał, aż w końcu może znajdziemy właściwą drogę. To jest często poszukiwanie po prostu. Nie ma idealnych rozwiązań. My często wymyślamy, znaczy jedyną pewną u nas stałą jest zmiana. Nie tak. Jest problem z pracownikiem w kompromisu. To znaczy, że jeden członek zespołu ma jakiś konkretny
Samym rozwiązaniem nie, ale mamy ewidentny problem tego, że mamy powiedzmy teraz 65 osób jest zatrudnionych, 305 prezesów. W związku z tym tych problemów może się zrodzić bardzo dużo. Jest problem z ustaleniem priorytetów, które rozwiązujemy, w jakiej kolejności tu jest większy. Czyli priorytetyzowanie albo który jest ważniejszy i jak się dogadać, żeby je rozwiązywać. To tak, to myślę, że z tym mamy olbrzymi problem. Uczymy się tego i to jest chyba największe nasze wyzwanie w chwili obecnej. Bo już na książkę zasłużyłeś, bo już tyle pytań zadałeś. Musisz sobie zabrać. Sam sobie nie chcesz rozdać tam. A ja wam życzę, żebyście znaleźli spełnienie, szczęście i żebyście realizowali swoją taką misję życiową. Żebyście na koniec tej drogi takie ćwiczenie wam na pracę domową wam polecam. Napiszcie sobie mowę pożegnalną na własnym pogrzebie. Szczerze, naprawdę. Ja jestem w trakcie jeszcze rozbudowy tej mowy pożegnalnej. I to nie po to, żebyście myśleli o pogrzebie, tylko po to, żebyście przeszli na ten czwarty poziom jakby takiej wizualizacji tego, jak byście chcieli skończyć swoje życie. Będziecie to zmieniać. Wierzcie, rolowałem dwie strony Facebooka dziennie. Tak, 50 lajków. Chcecie takie ćwiczenie dla siebie, to zacznijcie z wizją końca. Hejt na politykę 3 razy dziennie, codziennie. Także to jest, myślę, że ćwiczenie jako praca domowa dla was, żebyście sobie coś takiego skrobali. Mieli to tylko dla siebie. Jak chcecie, to się podzielić, ale nie musicie się tym dzielić, to jest wasze. I zobaczycie, co z tym się będzie działo. Jakie pytanie sobie zadacie, tworząc to. Fajne ćwiczenie. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki.